redaktor. Dziś temat podarunek. Wydawałoby się, że no taki prosty, ale jak się temu bliżej przyjrzeć, to podarunek, prezent, nazwijmy to jak chcemy, no też rodzi cały szereg różnego rodzaju wątpliwości i innych doznań. No. Żyjmy coraz lepiej po raz 1017. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piołka, jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny. A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Z tej strony Iwona Majewska-Piełka, wasz psycholog. Psycholog i nie tylko. Dlaczego nie tylko? No, dlatego, że nie wszystko, o czym tutaj mówię, no, kwalifikuje się jako wiedza psychologiczna. Czasami są to po prostu rozważania, no cóż, pozwolicie, mądrego psychologa na temat świata w ogóle, ale bardzo często no, są to rozważania filozoficzne, i takie w ogóle różne rozmyślania na temat życia. Oczywiście zawsze staram się do tego włączać to, co wiem na pewno z psychologii, ale też wiem, że sporo jest takich informacji, takich słów, które płyną po prostu z mojego serca. A co tam w nim jest? No, na pewno miłość. A co jeszcze? No, nie wiem. W każdym razie pod nasze rozmowy i moje również z Tomkiem podyktowane są na pewno dobrą intencją, dobrymi intencjami i chęcią spowodowania, aby wasze życie stawało się coraz lepsze. Dziś temat podarunek. Wydawałoby się, że no taki prosty, ale jak się temu bliżej przyjrzeć, to podarunek, prezent, nazwijmy to jak chcemy, no też rodzi cały szereg różnego rodzaju wątpliwości i innych doznań no, psychologicznych, emocjonalnych. Dlaczego? No przyjrzyjmy się temu. W moim kwestionariuszu badającym poczucie obfitości mam dwa pytania. Jedno to, czy lubisz dawać prezenty? I tutaj bardzo dużo ludzi pisze, że tak, niemal wszyscy. A drugie pytanie jest takie, czy często dajesz prezenty? I tutaj oczywiście już tych ludzi jest mniej. I z różnych powodów jest ich mniej. No, pewno niektóre z tych osób po prostu uważają, że nie stać jest je na częste dawanie prezentów. Może uważają, że nie mają pieniędzy. No, o tym też coś powiemy. Natomiast myślę, że na pytanie, czy lubisz dawać prezenty, to zresztą nie tylko myślę, ale również wiem, też są osoby, które odpowiadają nie. No i tutaj też można by się było zastanowić, dlaczego? I spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście ta wiedza pozwoli nam na to, aby się do tego potem ładniej odnieść i abyśmy no, lepiej funkcjonowali w tej rzeczywistości. A zatem pierwszą, bardzo ważną rzeczą jest intencja. To znaczy intencja, z jaką dajemy prezenty, z intencja, z jaką dajemy podarunki. Nie chcę wnikać w te intencje. Chcę powiedzieć tylko o to, że wszelkie intencje manipulacyjne, czyli mające na celu zdobycie sobie czyjegoś uczucia, czyjejś sympatii, no, jakaś korzyść ewentualnie z tego, że dajemy ten prezent,
no to nie jest moja bajka i to nie jest tematem tejże audycji. Ja chcę mówić o takich prezentach i o takich podarunkach, których intencją jest sprawienie przyjemności tej drugiej osobie. I oczywiście czasami sprawiamy tę przyjemność przy okazji różnego rodzaju imienin czy innych świąt, ale też przecież dajemy, przynajmniej ja to robię, dajemy upominki ludziom tak bez okazji, bo mamy ochotę. Ja muszę nawet powiedzieć, że od pewnego czasu powstrzymuję się wręcz, żeby nie kupować rzeczy dla mojej starszej córki, bo okazało się, że tymi moimi podarunkami, choć oczywiście sprawiam jej chwilową radość, w konsekwencji narażam ją na kłopot. Moja córka nie jest osobą, która bardzo przywiązuje wagę do ubrań. Wszystko właściwie, co ma, to jest szare, rzadko kiedy są to inne kolory. Bardzo lubi szare. I do tego ma jakby wszystko to, co jest jej potrzebne. A nieduże mieszkanie. I te podarunki ode mnie, tak jak mówię, cieszyły ją w pewnym momencie, ale potem były dla niej jakimś wyzwaniem. No właśnie, dobrze jest o tym wiedzieć. Dobrze jest znać drugą osobę. I dobrze jest wiedzieć, czy istotnie, robiąc coś, dając jakiś prezent, dając jakiś upominek, sprawiamy jej przyjemność. I to nie jest takie łatwe. Dlatego, że nawet jeżeli nasza intencja jest właśnie taka, to często nie znamy tej osoby tak dobrze. Można zapytać, dlaczego nie znamy? Jeśli chcemy z kimś być w takich relacjach, że dajemy prezenty, dajemy upominki, to warto jest je poznać, warto jest usłyszeć pewne rzeczy od nich i też warto jest mieć takie relacje z tymi osobami, żeby one czuły się swobodnie w momencie, w którym dostają od nas prezent i żeby na przykład mogły nam spokojnie powiedzieć, że to nie jest coś, co im się przyda, co dla nich jest ważne, co dla nich jest dobre. Dlatego te elementy kontaktu z innymi ludźmi, kontaktu relacji, mają bardzo duży związek z tym, żebyśmy i lubili dawać prezenty i żebyśmy te prezenty dawali. I również z tym, żeby ta druga strona odczuwała jakby radość z tego powodu. Czyli pierwszy punkt to jest taki, żeby ta intencja była właśnie, żeby sprawiała radość. Może być w tym jeszcze jedna intencja dodatkowa, często taką intencję mają osoby, które są w relacjach nierównych, to znaczy na przykład komuś się lepiej powodzi i wie, że może coś kupić, ofiarować coś tej drugiej osobie, córce, mamie, siostrze, przyjaciółce, takiego, co jej się po prostu przyda. Wtedy fajnie jest też dołączyć do tego jakąś karteczkę w rodzaju zobaczyłam to i pomyślałam sobie, że może ci się przydać, czy jakąś taką inną informację, żeby też ta osoba nie czuła się, bo to różnie bywa, prawda? Nie każdy ma tak wystarczająco dużo poczucia własnej wartości i takiej gotowości przyjmowania od innych ludzi czegoś. Ale właśnie czasami tak jest, że te prezenty, które dajemy, mają służyć temu, żeby ulżyć, że tak powiem, życiu tej osoby, żeby było to dla niej takie również przydatne. U mnie z moimi córkami ostatnio żeśmy przyjęły taką zasadę, że właściwie dajemy sobie takie prezenty, które się wyczerpują, tak? Czyli prezenty związane z jedzeniem, prezenty związane na przykład, świece, takie różne rzeczy, które po prostu wiadomo, że nie może być tego za dużo, że damy sobie z tym radę, czyli jakieś pyszne miody, jakieś na przykład ostatnio dostałam od mojej córki z kokardą bardzo dobre masło.
tak? Albo na przykład jakąś super oliwę gdzieś prywatnie kupioną tam z pierwszego tłoczenia i tak dalej. To są właśnie takie prezenty, które wiadomo, że no, na pewno trafimy, tak? Jeśli znamy gust tej osoby i na pewno wiemy, że nie będzie to, użyję takiego słowa może nie najpiękniejszego, zawalało potem szafek czy innych rzeczy i wprowadzało nieład, a ktoś właśnie miał zamiar być minimalistą. Czyli jeśli nasza intencja jest, płynie z serca, jeżeli chcemy zrobić tej osobie przyjemność, z całą pewnością weźmiemy ten szereg elementów pod uwagę. Dobrym sposobem na prezenty, to żeby one były właśnie dawane takie, wtedy kiedy dajemy na jakieś święte te prezenty, żeby one były trafione, no jest kupowanie tych prezentów nie chwilę przed urodzinami, czy chwilę przed gwiazdką, czy przed jakąś inną okazją, ale no wtedy, kiedy widzimy coś, co może być dla tej osoby dobre. Ja mam, powiem szczerze, taką szufladę, gdzie oczywiście według mojej oceny wkładam rzeczy, które mogą być dobre dla moich dzieci, dla moich przyjaciół. I kolejna bardzo istotna rzecz to jest to, że warto jest mieć gotowość. To też jest związane z intencją. Warto jest mieć gotowość do przyjęcia takiej informacji, że właśnie nie trafiliśmy. Prawda? Bardzo często ludzie cierpią w życiu, bo mają różnego rodzaju oczekiwania. I no i jeden z takich oczekiwań zupełnie zrozumiałych jest to, że ta osoba obdarowana no po prostu będzie się cieszyć, że sprawimy jej wielką radość i tak dalej. No warto jest być gotowym tutaj na to, że różnie to może być. I jeśli mamy poczucie własnej wartości, jeśli nasze intencje są szczere, to spokojnie przyjmiemy reakcję tej osoby i tak jak nadmieniałam wcześniej, no nawet przyjmiemy informację, że to nie jest potrzebne. Już nawet sklepy wychodzą jakby naprzeciw czemuś takiemu, bo no wiadomo, nie wiem, w Polsce prawdopodobnie też, bo w Polsce jest wszystko, co jest warte tego, żeby było. I są takie rachunki, gdzie ktoś obdarowany może po prostu sobie to wymienić na przykład na coś innego, prawda? Więc to jest też takie ułatwienie, jeśli nie jesteśmy pewni, ułatwienie tej drugiej osobie dokonania właściwego wyboru. Kiedy mówię o tym, żeby znać tę osobę, no to warto jest znać, jakie ona kolory lubi. Warto jest wiedzieć, w jaki sposób się ubiera. No ja nie mogę kupić mojej córce niczego czerwonego, bo jak wiadomo, to co ona lubi, to są szare kolory. Nie mogę również no, kupować jej do domu rzeczy, które wiem, że nie są zupełnie w jej stylu. Ja myślę sobie tak naprawdę, że nawet jeśli kwiaty się kupuje komuś, to dobrze by było, żeby one były wkomponowane w całość mieszkania, które znamy. Ja na przykład dostałam ostatnio bardzo pachnące, nie wiem, to hiacynt chyba się nazywa taka roślinka, pachnących kilka hiacyntów i pięknie wkomponowanych właśnie w mój pokój, do mojego pokoju pasują zdecydowanie bardziej różowe kwiaty niż na przykład żółte. Tulipany żółte są piękne, no ale akurat tutaj w tym pokoju, w tym saloniku nie bardzo mi pasują. No, bardziej w pokoju, w którym pracuję, jeśli. Także warto jest wiedzieć takie rzeczy, no bo to powoduje, że ta radość osób, które to dostają, jest większa. Jeśli dajemy komuś kwiaty, a nie jesteśmy pewni, czy ta osoba ma wazon do tego, no, to też różnie może być, bo my miłośniczki kwiatów, zakładamy, że mamy wazon na to i mamy wazon na to jeszcze na coś innego. Natomiast nie każdy tak ma. Dlatego kup tą kwiatów z jakimś wazonem przy okazji, no na pewno jest bezpieczniejszy, zwłaszcza wtedy, jeśli właśnie kogoś nie znamy. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o taką intencję, o te nasze oczekiwania i o nasze autentyczne chęci, tak? Czyli to, co chcemy za sprawą tego osiągnąć. Jest jeszcze jedno.
żeby nie oczekiwać, ktoś by powiedział, to jest oczywiste, no nie, kochani, nie jest oczywiste i wiem to z rozmów z różnymi osobami, bo choć na poziomie, powiedzmy, świadomości, na tym uświadomionym poziomie, nie czują tego, to gdzieś tam w głębi duszy jest jednak inaczej. Nie oczekujmy, że osoby obdarowywane będą nas obdarowywać. To też jest powód, dla którego niektórzy ludzie nie chcą robić prezentów, nie lubią. Dlatego, że obawiają się, że jeśli dadzą coś, to z drugiej strony no, będzie płynęło właśnie takie, w cudzysłowie, zobowiązanie. Teraz ja muszę tę osobę obdarować, prawda? I w związku z tym no, nie chcą tej osobie narzucać niczego. Nie chcą powodować, aby ta osoba potem no, czuła się zobligowana do jakichś zachowań. Ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości, którzy żyją w świecie prawdy, którzy żyją w świecie akceptacji, no nie mają tego rodzaju potrzeb, żeby ktoś ich obdarowywał. Ale też nie mają w związku z tym tego rodzaju myśli najczęściej. Ale przyjrzyjmy się sobie, przyjrzyj się sobie, kochani. Zobacz, czy nie jest tak, że dając komuś coś oczekujesz, że on też ci da i dziwisz się potem na przykład, że nie dostajesz? A podobnie jak kiedy zabrażesz kogoś na obiad do domu, to oczekujesz, że on cię zaprosi? No nie. To nie są dwustronne relacje. Naprawdę można przyjmować prezenty i niekoniecznie dawać coś w zamian i odwrotnie. Osoba, która daje prezent, ma radość. Nie musi dostawać prezentu, bo samo dawanie tego prezentu, jeśli jest związane z intencją, jeśli jest związane właśnie z chęcią sprawienia radości tej drugiej osobie, to ma już wielką nagrodę z tego powodu. Ma wielką przyjemność w tym, że zrobiła coś miłego dla człowieka, którego lubi, dla człowieka, którego kocha. I teraz ostatnia sprawa, którą chciałam tutaj poruszyć, to jest sprawa pieniędzy. No, wiem, że ludzie przywiązują do tego wagę, żeby prezent nie był za tani, żeby nie był za drogi, a w ogóle to jeszcze tak, że no właśnie nie robię tych prezentów, mówi jakaś pani, no bo mnie na to za bardzo nie stać. Kochani, prezenty mogą być różne. Prezenty można zrobić. Nic nie jest chyba tak cudnym prezentem, jak przyniesienie zupy własnej roboty, czy jakiegoś innego dobrego jedzenia, być może deseru. Uwaga, jeśli wiemy, że ktoś te desery je, bo to jest znowu tutaj ten taki element, czy czegoś własnoręcznie wydzierganego, czy w jakikolwiek inny sposób zrobionego, znowu z tym założeniem tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, ale zrobionego samodzielnie. Można komuś dać prezent w postaci tego, że się popilnuje jego dzieci. Można dać komuś prezent w postaci takiej, że się zrobi dla niej jakieś zakupy, czy jakieś inne rzeczy, podwiezie się coś. No, ja mam taką koleżankę właśnie bliską tutaj w Toronto, która bardzo często właśnie proponuje mi taki prezent w momencie, kiedy do mnie przyjeżdża. Zazwyczaj przywozi jeszcze inne rzeczy, ale właśnie też najczęściej związane właśnie z takim zużyciem, ale właśnie pytam je, słuchaj, może ci coś kupić, bo jestem w tym sklepie, czy będę w tym sklepie. Przecież to są prezenty, przecież to są podarunki, jakie miłe i nie kosztują. I jest jeszcze jeden prezent, jeszcze jeden podarunek, który możemy dawać zawsze. Miłość, dobre myśli, dobre uczucia, modlitwę, błogosławieństwo gdzieś kogoś, no to już w ogóle nie kosztuje, a jest tak naprawdę bezcenne. I taką chwilą dobrych myśli wysyłanych komuś, czy miłości wysyłanej komuś, możemy naprawdę pomóc temu, aby jego życie stawało się jeszcze lepsze. Nie ma właściwie lepszego podarunku niż miłość. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.